Witam wszystkich widzów, bardzo serdecznie będę na moim kanale, jestem Nowarchia. W dzisiejszym odcinku będę grał w moda Bloody Europe 2 do Hero of History 2 oczywiście. Wylosuję 5 razy tutaj cywilizację, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wylosowało tutaj Niderlandy, a więc będziemy grali Niderlandami i zrobię po prostu z tego serię. Może sobie uformować Benelux, może to zrobimy. Na razie to ja potrzebuję wojska dużo, okej. To jest fajne to, że tak, o, bo tu jest ten manpower, zapomniałem, że tu jest ta mechanika. No, no dobra, no zapomniałam o tym. Tu można w ogóle jakoś tam inaczej z tym, inne są budowle nowe i w ogóle tam jakoś poulepszane to jest. Można mieć swój reaktor jądrowy, w sensie nie swój, tylko państwowy, no. Wiecie, co mam na myśli, widzowie, no. Raczej wiecie. Ojej, już ten manpower mi się kończy. Denerwująca mechanika moim zdaniem. No ale cóż, no. Dobra widzowie, ja będę już atakował tutaj Belgię. A, jeszcze piszę, że jest 8 tur przygotowania na tą wojnę. To może się jeszcze zdążę jakoś przygotować w tym czasie lepiej. By się przydało, bo tutaj, jak widzicie, no ja bardzo dużo wojska to nie mam. No ja nie mam niestety dużo wojska tutaj. Okej, wojna się już widzowie zaczęła. Ja sobie chwilę tutaj na razie poczekam. Ojoj. Dobra widzowie, tutaj obroniłem parę ataków. Mamy tutaj różne statystyki. Ja sobie dam do bonusu do ataku. I zacznę się tutaj rozprzestrzeniać po Belgii. Tutaj lepiej tak dużymi armiami atakować, niż tak po prostu rozdzielać wojska. Tutaj tak ten system walki działa. Niby dziwnie, nie wiem. Mi ten system walki nie przeszkadza. No nie wiem widzowie, na razie jakichś tutaj dużych problemów do tej o nie, kurde, odzyskali stolicę. Ale może mi się uda ich zmusić do kapitulacji. O, udało się, dobra. Skapitulowała Belgia, nie mogę całej zająć. Jakoś się tutaj postaram zająć jak najważniejsze tereny. Na pewno muszę mieć dostęp do Luksemburgu. Stolicę chcę na pewno. I może jeszcze, a te prowincje tutaj. Da sobie tutaj wojska na granicy z Luksemburgiem, bo on oczywiście, że będzie następny. Jest taka funkcja, której za moich czasów nie było. Autoasymilacja. Dam confirm. I właśnie, to jest takie quality of life. Na razie widzowie, podoba mi się ten mod. Mam inne wrażenia niż miałem wcześniej, jak w niego grałem. Tą Belgię to będzie trzeba zaatakować. Okej, widzowie, zaczęły się jakieś pierwsze rebelie tutaj, jak widać, w Brukseli. Tak, to jest Bruksela? Tak, to jest Bruksela, dobra. Jakoś się obronię. Dobra widzowie, jakoś tego wojska żem rozprowadził i już jest wojna. Tu wojska sobie tak porozsyłam. Tutaj tą prowincję to taki zasuwany atak, że oni raczej na pewno nie uda im się tego odbić. No pięknie to wyglądało, zawsze mnie takie coś satysfakcjonuje. Dobra, już mam całą Belgię zajętą i jestem w stanie uformować Benelux, tak to się przepięknie prezentuje, no mi się to podoba. I będę następnie mógł uformować Pangermania. Weźmy sobie wojska tutaj do stolicy te i dam tutaj punkt technologiczny do tutaj rozwoju technologicznego. Bardzo bym chciał tę wojnę atomową odkryć, ale trudno będzie z tym tak szczerze. O, no właśnie, bo tutaj dużo tych dodali, no rządów. Dobra widzowie, moglibyśmy Danię spróbować, tylko że zdaje mi się, że mam dobre relacje w sumie, ale nie wiem, czy ja chcę z nimi robić sojusz. Bardziej to ja bym ich podbił. Oni są takim wyrównanym państwem ze mną. Jesteśmy na tym samym jakby poziomie, można powiedzieć. A więc walka mogłaby być trudna, bo oczywiście wyrównana. A wyrównana to trudna. Tak to działa, widzowie, dokładnie. Ale oczywiście można spróbować. A więc tak, dam sobie tutaj wojska. Może bliżej Kopenhagi, żebym mógł od razu desantować im do stolicy. Zresztą nie polecam desantowania od razu się do stolicy, tylko do terenów obok, takich biedniejszych po prostu, bym powiedział. Tutaj te wojska jeszcze doślę i zobaczę, jak sobie poradzę na tej wojnie. Dobra, gdzie by się zastanowić? On się zastanował może tutaj? Ojojoj. No nie, ale że tak. Tym Bloody Europe desanty, kurde, to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Uważaj to, ty nawet się nie da. Wojna nie do wygrania, widzowie. Się tak wylosowało, jejciu. Czemu ja chciałem z nimi wojnę w ogóle? A, i dopiero teraz żałuję. Dobra, na razie we mnie tutaj nie wjeżdżają. Dam sobie punkty do ataku, bo najwidoczniej tego potrzebuję bardzo. Chyba, że oni po prostu mają bardzo dobrą obronę w państwie ustawioną, ale nie wiem. Na razie widzę, że nie wysyłają wojska, bo tutaj Beneluxu. O kurde, dobra, widzę, pojawiają się pierwsze wojska. Mam się desantować tutaj. No i dobrze, desant tutaj udało mi się odprzeć. Dam w sumie więcej tutaj badania, ponieważ chciałbym tą naprawdę bombę atomową odkryć, w sensie wykorzystać. Wiadomo, co mam na myśli i wypróbować, jak to działa. Dobra, teraz będę się raczej desantował drugi raz. Teraz nie wyjdzie, żadnych terenów mi się nie uda podbić. Ja po prostu kończę tą wojnę, gdzie oni mają najmniej ludzi. No, gdzieś tutaj by się najlepiej desantowało. Czy mi wy... Aha.
Nie, nawet wojsko tu mają. Oni wszędzie mają wojsko. Nie, dobra. Tą wojnę zakończą po prostu. Same straty na tej wojnie, widzowie. Jest za tego jego parengo. Oh my god.